Pierun, widzowie! Jestem na stronie www.abraety i właśnie na sobie mam to! Niesamowicie cieplutką bluzę! Napisz teraz w komentarzu, który produkt Abratym jest twoim ulubionym! Widzisz ten autograf? Do każdego zamówienia dokładamy taki za free! Pierwszy link w opisie! Widzowie, co to tak pachnie? To chyba wymaksowana emotka skoku, która może nam tylko pomóc w mapkach od was. Ty no ziomal stworzył stadion Barcelony. Więc witam, witam, ja jestem Aberka. A i chyba dzisiaj trafiam do więzienia. Serio, który to raz w moim życiu? No tego to się akurat boję. Więc niech to nowe koło zadecyduje, jaką skóreczką zagramy. Oj, zapinajcie pasy. Ej, w ogóle polubiłem ten tekst, słuchajcie. Powiem szczerze, zapinajcie pasy. Prawie nowy skin. Ene, duelike, fake, torba, bobra, ósme smakę? Dobra, chcę zobaczyć to. To będzie trudne. Więc widzowie, lecimy z tematem, ale wy bądźcie sigmami i na końcu sklepu wpisujcie kod Abra, bo tylko to może sprawić, że dostaniemy pierwszy polski skin w Stumble Guys. Kod Abra musi być tu wpisywany i z góry dzięki, jeżeli powiesz o tym znajomemu. No to tak koło wybrało nam skina, że aż zapomniałem go zaaplikować. Ninja Park, czyli mapka, która wydaje się być na pozór prosta. I tak, o, gość ją zbudował w 20 minut. No słuchajcie, tutaj coś czuję, że mogą być naprawdę ciężkie segmenty, że tutaj wcale ta mapka nie musi być aż taka prosta. Natomiast ja, tak jak już wspominałem, mam wymaksowaną emotkę skoku. I tutaj, słuchajcie, o kurde, co mam niby tutaj zrobić? I tutaj, słuchajcie, naprawdę trzymam mocno. O wow. Mocno kciuki, że ta emotka się przyda. Tu z kolei, słuchajcie, nie wiem kompletnie, co mam. Ej, nie, serio. O! Ja mam to niby tak przejść. O kurde, chłopie. Dobra, to faktycznie można nazwać Ninja Parkour. O jo, dobra. Ej, hardcore, hardcore, że ktoś to stworzył. O, no to widzowie, widzimy się za 5000 lat. Chyba, że zrobiłbym tak i teraz. Dobra, ta emotka, słuchajcie, może jednak naprawdę oddać. Dobra, ej, genialne. To było tak tłuste, że ja cię kre... O, tu się jeda, tu się jeda. No a gdybym zrobił tak... Halo, pomoc! O kurde, o kurde, o kurde, ty. Nie, dobra, dobra, dam. Co się dzieje? Ej, on jest jakiś wzięty i opętany. O kurde, znowu emotka skoku się przydała. No ale my się nie poddajemy, słuchajcie, i jedziemy dalej. Bo tak, tutaj musimy, słuchajcie, tak przejść boczkiem, żeby nas nie spaliło. Okej, okay, tutaj tak, okej, okay. Ledwo, ale jeszcze git, słuchajcie. Tutaj uwaga, emotka skoku. I tutaj po. I tutaj po. Ej, ja mówiłem, kupując właśnie tą zdolność, ja cały czas mówię na tę emotkę, wiem. Słuchajcie, trzeba mieć więcej niż 2 IQ. Ja po prostu nie mam, więc sorry, że na to mówię. Po prostu emotka, natomiast słuchajcie, no mówiłem, że ona może się przydać właśnie na mapkach od was i to idealnie teraz widać. Yo, pieniądze Mr. Beast, to moja ulubiona atrakcja. Okej, okay, dobra, tutaj bez podwójnej spacji, bez, widzowie, bez. Dobra, tutaj bał, bał, bał i bał! Ej, znowu bym zapomniał. Widzowie, nikt nie chce subskrybować tego kanału, więc jeżeli oglądacie już ten film i nawet pomyśleliście, w sumie spoko, no, nawet mi się podoba, może tyłka nie urywa, ale jest nawet sympatyczny. Nie? To prośba, zostaw suba. Ej, dobra, to ja tutaj się bardziej zastanawiam, słuchajcie, co mam zrobić. Bo tak, tutaj to jest jeszcze w miarę spoko, co nie? Tutaj jest, słuchajcie, naprawdę w miarę okej, okay, ale tutaj to kurde, powiem szczerze. Aha, dało się. Ej, tego nie wiedziałem. Nie wiedziałem, słuchajcie, że da się stanąć tak na krawędzi. A tutaj proszę, całkiem fajne. I w ogóle powiem szczerze, mega kozacka atrakcja, słuchajcie. Tutaj to nie wiem, czy akurat mam właśnie polecieć z tą wodą, ale chyba tak. Ej, bardzo dobra mapka. To jest jedna z tych mapek, słuchajcie, które kompletnie jakby w ogóle zakłamują rzeczywistość Stumble Guys. No, bo powinno, słuchajcie, być tak, że jaka prosta mapka, no nie, że taka łatwo zbudowana, a ona, słuchajcie, kurde, jest naprawdę sztosem. Sztosem kabanosem, tylko problem jest taki, czy ja mogę zrobić po prostu to tak? Ty! Okej, okay. Ja chyba się dałem nabrać, chyba wcale nie miałem tam pójść. Pewnie już chcielibyście zobaczyć, jak trafiam do pierdla i z niego uciekam. Spoko, spoko, ale widzowie, najpierw musimy się natrudzić. Mamy mapę, która... Ej, dobra, tutaj chyba został wykorzystany absolutny limit budulcowy, co nie? Nie wiem, słuchajcie, czy ja mam lecieć w przód, czy jednak tędy, bo mam wrażenie, że ta mapka specjalnie została tak skonstruowana, że tu są blisko mety, żebyś ty, no właśnie, się nabrał i żebyś raczej potem wrócił tutaj. Mnie się wydaje, że musimy pójść, słuchajcie, tędy, ale no tak powiem szczerze, no to wiecie, to, że mi się coś wydaje, nie znaczy, że to jest, słuchajcie, prawda. Ja bym spróbował polecieć sobie właśnie tutaj ten...
tu jest też dobra meta. Dobra, najwyżej, słuchajcie, jeżeli to będzie fejkowa meta, to polecimy sobie tam. Zdecydowanie, tu by się, słuchajcie, przydała emotka piłki, co nie? Ale skoro jej nie mamy, no to słuchajcie, trudno. Mamy emotkę skoku, więc może i tak jest spoko. Dobra, tutaj akurat, słuchajcie, powiem szczerze, powinno być całkiem okej. No to straciliśmy 50 sekund z naszego bardzo cennego życia. Oj, 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 powiem szczerze, dobra, jedziemy w takim razie znowu tutaj, no nie? Ej, najgorzej jakby... O kurde, ty, bo patrzcie, te bloki się nie odnowiły. Najgorzej jakby, słuchajcie, ta meta też była zła. Ej, jest na to szansa, słuchajcie, tam jest jeszcze jakiś klocek, słuchajcie, który prowadzi w ogóle tam gdzieś. O kurde, dobra, nie wiem, co się dzieje, słuchajcie, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ale tak się zastanawiam, czy ja mam tutaj to przejść w ten sposób, słuchajcie, jakoś? Chyba tak. O, nice! Ale oszukaliśmy twórcę gry. Ale ja nie byłbym sobą, gdybym nie sprawdził tych pozostałych met, słuchajcie. Nie mówię, że wszystkie mam sprawdzić, ale naprawdę. Polećmy, słuchajcie, chociaż kawałek i zobaczmy, czy wszystkie inne są fejkowe, a my po prostu mieliśmy tak ogromne szczęście. No jest na to szansa, słuchajcie, że po prostu mieliśmy ogromne szczęście, co nie? Aha, wiecie co? Olać tamtą, olać, słuchajcie, tamtą. Ja bym poleciał, słuchajcie, sobie tutaj. Ładnie, pięknie, tutaj emotka skoku. I niech to nas, słuchajcie, wybije. Okej, okay, ja bym, słuchajcie, skoczył sobie właśnie teraz tutaj. Na przykład i... O kurde. A stąd to... Co ja niby mam zrobić? Ej, to jest najbardziej randomowy klocek, który nie daje kompletnie nic. Ale mam jeszcze jeden, słuchajcie, pomysł. Niech poleci sobie ten młot. Ja sobie teraz polecę, słuchajcie, w ten sposób. I teraz, słuchajcie, właśnie tymi klockami, słuchajcie, spróbujemy to zrobić. Zobaczymy. Jeżeli ta meta też będzie, słuchajcie, poprawna, no to będę miał grubą, słuchajcie, bekę. Okej, okay, okej, okay, no nieźle. Ej, no to jest w ogóle mega ciekawe. Ale naprawdę jest statystycznie, słuchajcie, szansa, że my po prostu trafiliśmy tą metę absolutnie w randomowo dziwny sposób dobrą, co nie? Naprawdę, no jest, słuchajcie, na to szansa, co nie? Okej, dobra, polecę sobie tutaj. Teraz dawajcie, sprawdzimy sobie na przykład tą metę, bo ona też wydaje się być, słuchajcie, bardzo prosta do ogarnięcia. Bardzo, 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 bardzo. O, przychodzimy! No tak, też już chcę uciec z więzienia. No to nie wychodźcie z tego filmu, bądźcie sigmami, zostańcie do końca. Pamiętajcie, żeby wbijać na www.abraity, bo takie kozackie, słuchajcie, bluzy Abra... Team? Czy inne rzeczy, na przykład czapkę zimową, słuchajcie. Ja sobie śmigam w takiej czapce zimowej i być może przez to już nie jestem chory. No byłem chory niedawno, ale właśnie nie korzystałem z tej czapki, bo byłem bałwaniarzem. Teraz już nie będę chorował, bo będzie mi ciepło. Więc pierwsza linijka w opisie. A teraz, słuchajcie, to zakręcenie decyduje, jaką skórkę wybieram. I nie ma odwrotu, słuchajcie, choćby to był pingwin Willy. O, daj małpkę, daj małpkę, daj... Czemu? Ale ja chciałem małpkę, no! Ucieknij z więzienia, więzienie Abry. Nie wiem, w którym miejscu popełniłem błąd, że ktoś robi dla mnie kolejne więzienie, słuchajcie. No ale no niech będzie, no muszę uciec, słuchajcie. No muszę uciec i tyle. Zobaczymy, no ta cela, no powiem szczerze, nie wiem, czy spełnia normy. Nie ma tutaj, kurde, nawet okna sensownego. No, no jeżeli to, waszym zdaniem, jest okno, no to kurde, ja, słuchajcie, mam 4 metry wzrostu. A zaskoczę was, bo nie mam nawet dwóch, co nie? Haha, XD, jazda, ty, a jakbym zrobił coś takiego? Nie, tak to, słuchajcie, nie zadziała. A jeszcze chcę zobaczyć jedną rzecz. Słuchajcie, czy mogę zrobić na przykład coś takiego, że stoję i pum! Nie, mogę mieć tylko zabawkę tutaj wewnątrz. Dobra, widzowie, uciekamy. Znudziło mi się w tej celi, słuchajcie, znudziło mi się. Było fajnie, ale już nie jest, więc słuchajcie, po prostu wiejemy stąd, co nie? Kurde, te bagujące się ściany, uwielbiam to, słuchajcie. Tutaj to kompletnie nie wiem, co, słuchajcie, zrobić, bo ja nic nie widzę, słuchajcie. Nic nie widzę, po prostu lecę tunelem! Ej, to jest jakaś wentylacja! To jest, słuchajcie, chyba jakaś forma wentylacji, powiedziałbym. Dobra, przychodzę tutaj boczkiem. Ty, patrz to! Ej, czy to już jest koniec? Ty, to jest najszybszy escape from prison, słuchajcie, chyba na świecie. Dobra, czy ja, słuchajcie, mam tego dotknąć i to mnie... O, kurde, czy ja wylądowałem znowu w mojej celi? Serio? No dobra, okej. Okay. Czyli, słuchajcie, ta mapka ma trochę więcej sensu niż myśleliśmy. Ona, słuchajcie, być może ma jakąś, słuchajcie, tutaj ukrytą przesłankę. Co nie? Zaraz to, słuchajcie, sprawdzimy. Polecimy sobie tutaj tędy, polecimy sobie teraz tutaj tędy. No i dobra, lecimy, słuchajcie, pod kolejne TNT. I co, to TNT, słuchajcie, teraz zrobi mi coś innego? Okej, okay, no to powiem szczerze, mamy mały problem. Było jedno TNT i zniknęło. Było drugie TNT i zniknęło. Halo? To jak ja mam niby teraz uciec? No przecież meta jest na górze. Serio? Mam, nie wiem, tutaj sko... Okej, okay, no to problem, słuchajcie, jest tak, że ktoś celowo wiedział, że nie ucieknę z tego pierdla i muszę tu zostać na zawsze. Ej, poważnie, jakby beka, ale ja muszę tutaj zostać.
O, co? Jeszcze wyskoczyłem z tego? Co jest z tą mapą nie tak? Słuchajcie, nie rozumiem. Patrzcie, tam dalej nie ma tego TNT. Ty, a jak wyjdę z tej mapy? Moją radą na to, żeby uciec z więzienia jest to. Okej, okay, mapa zniknęła. Podobała mi się, ale ja nie jestem teraz w pierdlu. Maka paka, ajajajajajajaj, bez jaja, co? Nic z tego nie rozumiem, ale widzowie, dam wam radę życiową jako... no wcale nie najstarszy człowiek na świecie. Ale nie wszystko trzeba w życiu rozumieć. O, no i słuchajcie, ja na przykład tego nie zrozumiałem. I spoko, lecimy, słuchajcie, lecimy sobie tutaj, dobra. O! A każde inne przejście jest złe? Chyba tak, dobra. To w takim razie, słuchajcie, jedziemy. Dobra, tutaj mamy, słuchajcie, całkiem fajny fragment. No bo popatrzcie, uwaga, okej, takie to ja lubię, słuchajcie, takie slajdziki. To nawet ja lubię, kiedy one są takie duże i tak... Ej, nie la... Nie, ale magnes, I tutaj pół, nice! Ej, dobre użycie tej emotki skoku, co? Naprawdę, słuchajcie, ta zdolność strasznie oddaje. Czy to jest forma checkpointu, słuchajcie? No, kurde, ale... Poczekaj, to jest jakby... Bibi trampoliniarz? Ej, Bibi trampoliniarz Jan! Nice, i tutaj... O kurde! Weź stań na nogi. Ty, on nie stanie? O, nie stanie na nogi, dobra, szkoda. No to, słuchajcie, mamy mega przerąbane, bo w takim razie nie za bardzo, słuchajcie, wiem, co mam tutaj zrobić. O Jezus, chyba muszę się dostać tutaj, a tu będzie jakaś wersja 180, co? Chyba tak, słuchajcie, ale jakaś ogromna. No oczywiście, można, słuchajcie, to sobie oszukać przy pomocy właśnie, słuchajcie, tego. Nie no, ej, to dałoby się zrobić! Patrzcie. Bo, patrzcie. Z podwójną spacją, no to robisz tak, co nie? Jakby, no dobra, nie wyszło, ale rozumiecie, o co chodzi, mega proste. Z emotką, słuchajcie, skoku, no to wiadomo, w ogóle strasznie proste. Ale bez, słuchajcie... O kurde, tu słuchajcie, jakiś magnes. Bez, słuchajcie, tego, no, na pojedynczej spacji tego nie zrobisz. A z emotką, słuchajcie, skoku, właśnie chyba na pojedynczej spacji, nice. O kurde, bezproblemowo. Bezproblemowo. Chłopie, co? Ej, dobra, to jest mega tłuste, że tak wymaksowana zdolność robi nam coś, słuchajcie, takiego. No dobra, my tak czy inaczej, słuchajcie, musimy tutaj polecieć da... Lej? Dobra, robię to, słuchajcie, jeszcze raz. Okej, okay, dziwne. Czy ja mogę, słuchajcie, bezpośrednio skoczyć sobie tu na... Dobra, to było do sprawdzenia. Niby oczywiste, ale jednak człowiek i tak musiał... No kurde! Ej, nagrywam dzisiaj trzeci odcinek! I było dobrze! Zostaw te pieniądze, Mr. Beasta! To one lagują, to jest ich wina. Ja cię sunę, byczku, zostaw... Zostaw! Nie! Dobrze, jest checkpoint, słuchajcie, jest checkpoint i teraz, słuchajcie, co... Nie skręcaj. Grrr. Jestem, słuchajcie, bardzo zły teraz na tą mapkę, ale, słuchajcie, dajemy radę i co, przechodzimy. Nice! W sumie to nie na mapkę, tylko na dziwny magnes jestem zły. Tego jestem bardzo ciekaw. I podejrzewam, że wy też. Ostatnio jak Barcelona z Robertem Lewandowskim wygrała 4-1 z Bayernem Monachium, no to naprawdę tłusty wynik, co strasznie mocny mecz. Robercik sobie strzelił brameczkę, więc jest wszystko fajnie. No to czas odwiedzić go na stadionie. Ja mogę wam powiedzieć, że byłem tam ogólnie w prawdziwym życiu na Camp Nou. No i no, nie będę ukrywał, dość podobnie to wyglądało względem tej mapy, bardzo podobnie, słuchajcie. Nie no, jak na standardy, słuchajcie, Stumble Guys, to widziałem po miniaturce, że tutaj gość zrobił mega grubą robotę. A zrobił to, słuchajcie, Wiktor, który już wiele map dla nas odwalił, naprawdę mega kozackich. No popatrzcie, niby prosty stadion, ale ej, jakby bez bek. Czy da się zrobić coś więcej na trybie kreatywnym? Okej, okay, pewnie dałoby się zabudować te rogi, ale z drugiej strony on i tak mógł już wykorzystać, słuchajcie, limit. Mamy piłkę, nawet o, słuchajcie, bardzo ciekawe wadze. Mamy, słuchajcie, popatrzcie, jakie bramki. Ej, nigdy bym nie wpadł na ten pomysł, żeby tak zrobić bramkę. Ej, serio. W sumie to wiesz, co mogłeś zrobić? Mogłeś postawić to normalnie i to byłaby bramka, po czym ja chodzę, abyś zabudował ten tył. To dałoby się zrobić. O kurde, ty, patrzcie, piłka sama idzie do bramki. Dawaj, strzelamy gola, wariacie. Dawaj. Yo! Let's go. Pow, pow, pow. Ej, tutaj w ogóle. Patrzcie, jakby... To ma być chyba zarys pola karne. Poczekajcie, bo czemu tam wystaje inaczej niż tutaj? To jest dość ciekawe, stary. Jakby, wow, wow, ktoś chce uderzyć gola. Patrzcie. Ktoś uderza, pow! I nie może, nie. Nie ma takiej opcji, wariacie. Jest blokada. Musisz podejść na wprost i wtedy możesz zrobić pow! Ej, mega dobra mapka, słuchajcie. Naprawdę...
Jedynka, widzieliście? Widzieliście? To policzyło, słuchajcie, ile bramek strzeliłem w tym momencie. Tylko jedną. Okej, okej. A jakbym podszedł sobie, słuchajcie, tutaj. Uwaga, 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 uwaga. I za pola karnego! Za ile? Za jeden, słuchajcie. Ej, w ogóle zobaczmy, z jak dalekiej odległości, słuchajcie, można strzelić tutaj gola, bo mam wymaksowaną, słuchajcie, teraz tą zdolność. Pow! Okej, czy doleci? Nie, 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 słuchajcie. Ale to byłby gol za 20. Dobra, teraz uwaga, stoję sobie tak, no, można powiedzieć, słuchajcie, że to jest 30 metr. Co nie? Do bramki, słuchajcie. Uwaga, pow! Okej, leci. No niestety, słuchajcie. A czy jesteśmy w stanie, słuchajcie? Dobra, zrobimy inaczej. Strzelamy karnego, słuchajcie. To jest więcej odległość na karnego. Tak na oko. Uwaga, pow! Dobra, karny to łatwiutko, co nie? W ogóle patrzcie, mogę spróbować okienko teraz strzelić. Yo, ej, genialna mapa. Patrzcie to, walimy okienko. Pow! No dobra, okienko to nie było, ale było blisko. To mam jeszcze jeden pomysł. Spróbujmy teraz, słuchajcie, okienko. Uwaga, pow! Nie, dobra, tak się nie da, ale spróbujmy, słuchajcie, teraz właśnie rzut wolny z 20, słuchajcie, któregoś metra. Patrzcie, tak sobie podejdę, uwaga, jestem na równi mniej więcej, uwaga, pow! Dobra, wleci! No to teraz ja wlatuję, słuchajcie, do bramy, zobaczmy. Naj, mega kozacka mapka. Ajajajajajajaj, słuchajcie, no mapeczka, która wydaje się być dość ciekawa. Może być długa i może przynieść sporo problemów. Ale o tym się, słuchajcie, zaraz przekonamy, bo naprawdę, ja nie wiem, o co tutaj, słuchajcie, chodzi, ale chyba muszę skoczyć sobie na to i teraz idziemy dołem. Wow, ej, ale to jest ciekawie rozwiązane. Na zasadzie, że słuchajcie, widać, że ta mapka, nawet jeżeli nie jest zrobiona z najpiękniejszych bloków i tak dalej, to słuchajcie, często takie mapki mają, nazwijmy to, duszę. Aha, tutaj mnie zrespiło pięknie w takim razie, słuchajcie, ale naprawdę widać często, że takie mapki mają duszę, że gość robił to nie na zasadzie, że o, zrobię szybko mapkę w 20 minut dla Abry, tylko żeby zagrał, tylko naprawdę gość robił mapę, albo gościwa to mogła być też dziewczyna, żeby właśnie albo to była mapka dla mnie, która będzie mega kozacka, albo może nawet nie dla mnie, a sobie chciał zrobić, która będzie po prostu mega ciekawa do grania. I tutaj to widać, tutaj serio, słuchajcie, to bardzo dobrze widać. Mamy, słuchajcie, klocek, który POU! To popycha? O kurde, ej dobra, powiem szczerze, nie wiedziałem. Powiem szczerze, myślałem, że może popchnąć, ale nie, że aż tak, bo to naprawdę popchnął strasznie grubo. Okej, jedziemy i tutaj motka. Jump! 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 Jump, jump, jumpisko, jumpinini. Okej, tutaj mamy, słuchajcie, no... O ty! A to nie mogę zrobić 180 w takim razie? A mogę, tylko drugą stroną miałem to zrobić. Nice. Okej, okay. Mamy tutaj, słuchajcie, takiego trampoliniarza, janiarza, pawianiarza, bałwaniarza, kasztaniarza. Okej, okay. I teraz, słuchajcie, co ja mam tutaj? Chyba tędy i chyba teraz tutaj na to. Ej, nice. O tym mówię. Fajnie wykalkulowane, słuchajcie, przeszkody. Fajnie tutaj przemyślane, co robić, a czego po prostu nie robić. Tutaj chyba też ma być forma 180, ale to ja skoczę od razu tutaj. Dobra. Uwaga tutaj, pum! O! O! Pum! Up. Pow! Okej, okay. I tutaj pow! Pow! Dobrze, jazda. Ej, naprawdę fajnie. Już przeszliśmy, słuchajcie, kawał mapy, a dalej, słuchajcie, drugi kawał przed nami, co nie? Nawet, słuchajcie, jak nie więcej. O, tutaj chyba nie miałem spaść w sumie. Ty, a może miałem? Ej, to przypadek, przysięgam, nie chciałem tu skoczyć, słuchajcie, ale chyba naprawdę... O kurde, teraz to... Oj, dobra. No dobra, poczekajcie, bo tutaj jest taki skok. Ładnie, pięknie. Tutaj mamy, słuchajcie, grzybka. Ej, czy na tej mapie naprawdę, słuchajcie, mamy jakby kilka dróg? Czy mi się wydaje, że dałoby się to dołem zrobić? Da się tutaj to górą jakoś zrobić, słuchajcie? Ty, no strasznie mocne to jest, słuchajcie. Naprawdę strasznie mocno przekminione. Mega mi się to podoba, słuchajcie. Mega mi się to podoba. Wow, szacunek za tą mapkę. Totalny wielki szacun, słuchajcie. Dobra, uwaga. Po! Wow, ale szybkość. Ale wielka prędkość janiarza Jana. Dobra, okej, gdzie nas to, słuchajcie, wybije? Ty, no naprawdę, tu było kilka dróg. Tu naprawdę, słuchajcie, dało się to zrobić na kilka sposobów. Nieźle. Okej, tutaj sobie w takim razie, słuchajcie, skaczemy. Dobra, pum! Okej, i znowu pieniądze. Mr. Biririririri. Mr. Biribarabarara. Okej. I teraz tak. No, mamy końcóweczkę mapki, ale ja muszę tutaj zrobić w ten sposób. Ty, zróbmy to. Zobaczmy, co to robi. Zobaczmy. O! Przeżyję to! Pum! Okej, spoko. Ty, naprawdę fajny, naprawdę gruby. No nie! O, to teraz mamy mały problem. Dobra. Okej, okay. W sumie nie taki mały problem. Ajajajajajaj, tutaj bardzo by się przydała emotka piłki, słuchajcie, natomiast takiej nie mam, więc zrobimy to inaczej. Zrobimy to w ten sposób, słuchajcie. Teraz zrobimy sobie to... Uwaga, pach! A, zdążyłem. No!
zdążyłem. Dobra, ej, emotka skoku, patrzcie, naprawdę jak jest wymaksowana, to cały czas jest przeze mnie katowana. I poczekaj, czy mam się teraz... Nie, no nie wracam się, mam jakoś na to skoczyć. Ale przecież nie masz szans, że ja w to trafię. Ej, życzę mi powodzenia. Ale... No nie widzę jakoś tego, słuchajcie, no nie widzę jakoś tego. Kurde, ej, to będzie rzeźba. To słuchajcie, nie. Tutaj? Kolego drogi, no nie, nie, no przesadziłeś teraz. Dobra, okej, słuchajcie, jedziemy w takim razie, jedziemy. O nie, tutaj to naprawdę szkoda, że checkpointika nie dałeś. Chyba, że naprawdę, słuchajcie, bo są jeszcze klocki na górze, może one o czymś, słuchajcie, świat... A ja mam lepszy pomysł. Zrobimy tak? Aaaa, łatwiejko! Pozdrawiam, widzowie!